Halo, halo, dzień dobry leciska, cześć, no ja z tej strony witam was i zapraszam na kolejny odcinek z serii Top 5 na kanale. Dzisiaj przygotowałem dla Was najlepszą piątkę mechanik, czy też rozwiązań w grze Total War Free Kingdoms. Chodzi tutaj jako tako o ogólnie systemy i rozwiązania zastosowane w tym konkretnym Total Warze, jakich powiedzmy, że brakuje, bądź też są dużo gorzej zrobione w innych grach z serii. No to co? Bez przedłużania lecimy od miejsca piątego, a kolejność myślę, że jest raczej losowa. No i w miejscu piątym postawiłem system zarządzania i ogólnie prowincji jako całokształt. Chodzi mi tutaj o ten interfejs, o informacje, jakie mamy i o to, co możemy zrobić. Pierwsza rzecz, która najbardziej mnie urzekła, jest, wydaje się być, pierdą. Totalną pierdołą, ale chodzi o ulgę podatkową, czyli zwolnienie z podatków. W, chyba w każdym innym totalorze, w jakich można zwolnić prowincję z podatków, a raczej w większości można, jest to zrobione źle, bo daje raptem no, minimalny skok zadowolenia, a często powoduje no, utratę całego e, dochodu, który osada nam oferuje, czy też właśnie prowincja, jak w tym przypadku. No i tak, tutaj to jest zrobione bardzo realistycznie. Dlaczego? Dlatego, że zwróćcie uwagę, wyłączenie podatków zabiera nam cały dochód z prowincji, no i jeśli mamy, powiedzmy, koszta, które niektóre budynki generują, to no, tych kosztów tam nie zwalnia, do tego zabiera nam całą produkcję w osadzie i jeśli ta osada również wymaga, zapotrzebowania żywności, powiedzmy, budynki wymagają, mają, zobaczcie, konsumpcję, no to wtedy mamy na minusie, czyli zwalniamy z. Oddawanie żywności wszystkich lokalnych rolników, przez co no, tracimy tą żywność. Jest bardzo bardzo realistyczne, ale co jest najważniejsze, to skok zadowolenia. Zobaczcie, jak bardzo ludność się cieszy. To mnie zawsze irytowało na przykład, w Attyli, gdzie no, gracz z reguły walczy z, z ładem publicznym, a nie ogólnie z wrogami, no bo tak często bywa, ludzie się śmieją z tego w totalło tyla. No i tam zwolnienie z podatków daje chyba plus 4 do zadowolenia, kiedy, kiedy często mamy minus 20 czy minus 30. Tutaj daje nam no, kolosalne, ale to po prostu kolosalny skok do zadowolenia, aż plus 25 punktów, no według mnie rewelacja. Uważam, że powinno tak, tak to wyglądać w każdym innym Total warze. naprawdę super sprawa. Mamy też system populacji, który jest bardzo nam przejrzyście opisany, też jeśli populacja jest maksymalna, to wówczas mamy minusy co do czynników, ale bonusy za to do podatków, do, do kasiory. Jest też mechanika zapasów, która funkcjonuje i w prowincjach i w armii. Bardzo ciekawe, nie jestem jako taka fanem tego typu rozwiązań wiele modów, do Mediwala na przykład ma coś takiego, ewentualnie datyli, ale tutaj jest to zrobione fajnie i, i przejrzyście. Zwróć uwagę, że zapasy definiują ile stolica komanderii jest w stanie, komanderia to jest prowincja, tak jest to nazywane w tym towarze, w nomenklaturze trzech, trzech Królestw, ile jest w stanie wytrzymać, no jeśli będzie oblegana, no super, super naprawdę rzecz. Możemy, wiadomo, mianować jej administratora, no i możemy też przenieść stolicę. Świetna rzecz. Niestety brakuje mi jednej rzeczy, otóż nie możemy regulować statki podatków przy konkretnej prowincji, możemy robić to jedynie globalnie i też nie od razu, do czego przejdę później, to nam odblokowuje jedna rzecz, ale zwróć uwagę, że też zwiększanie podatków jest zrobione fajnie, bo poza kasą zwiększa nam też pozyskiwanie żywności i jakoś bardzo tego ładu publicznego nam nie pogarsza, pamiętając, że w tutorialu, że Freaking Doms dosyć łatwo się tym wszystkim operuje. Dodam jeszcze, że jak przegramy walkę z ładem publicznym, to nie ma co się stresować, sytuacja nie jest tragiczna, bowiem tutaj buntownicy nie dysponują elitarnymi jednostkami, a najnormalniej w świecie są to jednostki chłopskie. Świetna sprawa. Tak więc to byłaby dla mnie piąta pozycja. Kolejnym niesamowitym rozwiązaniem jest oczywiście system dyplomacji. No i tutaj raczej nikogo nie zaskoczyłem, każdy doskonale wie, że Total War 3 Królestwo ma najlepszą i najciekawszą dyplomację w całej serii Total Warów. Otóż, jak sami widzicie, opcji jest naprawdę, naprawdę multum. Też pojawiły się tutaj po raz pierwszy, tak mi się wydaje, opcja na tak szybkie umowy, czyli nie musimy indywidualnie z każdą frakcją przeglądać, czy możemy z nią handlować, a możemy sobie to zrobić za pomocą no, kliknięcia przycisku szybkiej umowy. Wobec czego, jeśli jest możliwe w ogóle podpisa jest, jeśli jest możliwe podpisanie umowy handlowej, no to nam tutaj się wyświetli taka opcja, że będziemy w stanie kliknąć ten oto przycisk. Ale to nie wszystko. Pomimo tych, zobaczcie, bardzo licznych opcji, mamy też jeszcze to ciekawie zrobione, kiedy bezpośrednio negocjujemy z daną frakcją. No i tutaj za przykład weźmy sobie Królestwo Wu. Jest to obecnie w grze okres, kiedy mamy już tą tytułową wojnę Trzech Królestw. No i ja jestem jednym z samozwańczych cesarzy, który dominuje obecnie dwie stolizy, czyli pokonał mojego pierwszego wroga. No i jest to moment, gdy mogę wymusić abdykację na ostatnim wrogu i tym samym ogłosić się pełnoprawnym jedynym cesarzem Chin. Prawowitym jednocześnie. No i tak, sami zobaczcie. Oj, Demet nie to to powinno być gdzieś, o tutaj sobie zaznaczmy, o właśnie, negocjuj, no i zobaczcie, jest cała masa opcji, chociażby w zakładce wojna. Możemy, no nie, nie będę wam każdej mechaniki omawiał, ale no, naprawdę różne sposoby wszystko zawiązywać. Możemy, wiadomo, pokój i tak dalej, możemy abdyko, możemy abdykować na rzecz tej frakcji, co nam zakończy kampanię jak to jest napisane czerwonym drukiem, bardzo ciekawe. No i możemy właśnie wymusić abdykację, dzięki czemu po prostu skonfederujemy w sposób taki, no przymusowy tą frakcję, bo nie jest to typowa konfederacja, kiedy nasz cel się zgadza z własnej woli, tylko w momencie, gdy jest do tego naturalnie zmuszony. Zwróć, zobaczcie, ile jest opcji w kategorii wasal. Możemy zaproponować zagwarantowanie autonomii wasalowi, przez co zwiększymy szansę, że no, ta frakcja zgodzi się stać naszym wasalem, czy też możemy to już bieżącemu naszemu wasalowi zagwarantować, jeśli w zamian za to chcemy, aby nas wsparł w jakiejś wojnie, bo niekoniecznie wasal musi od razu z nami walczyć. Możemy pom pomóc po poprzeć niepodległość wasala jakiejś innej frakcji. Jest tego serio dużo i jest to bardzo rozbudowane. Jak ktoś lubi politykę międzynarodową w Total Warach, no to tutaj naprawdę ma to na najwyższym poziomie. W każdym innym Total Warze jest to zrobione no, bardzo minimalistycznie. Opcji jest mało i nie są one ciekawe. Tutaj serio jak chcemy, no to możemy się na bardzo, bardzo długi czas właśnie zagłębić w tej oto Zakładce. Też, to jest fajne, to kiedy chcemy handlować, to nie mamy jedynie tych opcji, że albo dajmy kasę, albo zażądamy, możemy też wybrać opcję regularnego trybutu, i to zarówno do złota, do finansów, jak i też do żywności, bo żywność jest jednym, no powiedzmy, z, naszy, z naszych walut to wiadomo, surowiec, nie surowiec, ale rzecz bardzo wymagana. No i jak nam brakuje, albo innej frakcji brakuje, to możemy tym też pohandlować. Dobra, lecimy na pozycję trzecią. Którą przypisuje systemowi awansowania naszej frakcji. Słuchajcie, jest to jedna z tych mechanik, jaka dosłownie daje graczowi motywację i sprawia, że chce mu się toczyć długie rozgrywki. Jest taki problem w tatalowerach, takich jak Rom 2, że po zdobyciu kilkunastu, kilkudziesięciu prowincji. Po prostu nie chce nam się grać dalej, bo jesteśmy na tyle silni, że nie ma powodu, by no dalej kontynuować kampanię. Tu z kolei mamy cel, mamy ten cel, by awansować naszą postać, naszą właśnie frakcję na あの。Uh, no. docelowo cesarza. I to nie jest tak, że jedynie nam się zmienia nasza ranga nazewnictwowo i tyle. Nie, nie. Zobaczcie. Przy osiągnięciu rangi, będąc najpierw szlachcicem, stając się drugim markizem, mamy m.in. możliwość zmieniania opodatkowania. Możemy wówczas, wówczas to regulować. Bardzo fajne. Lubię coś takiego w Total Urach, że że no, czym dalej w kampanii jesteśmy, tym nam się chce bardziej grać, bo gra nas nagradza. Nie, jedynie dostajemy debuffy za to, że jesteśmy silni i inne Frakcje nas się boją, przez co mamy kary do relacji. To, to jest nieciekawe. Tutaj naprawdę no, gra nas, nagradza, czym dłużej w nią gramy. Świetna sprawa, bardzo wciągająca. Też co tak delikatnie odbiegając od tematu, doceniłem po czasie. Na początku, gdy grałem w tą grę, to zniechęcał mnie interfejs i wiele rzeczy, ale jak naprawdę się zobaczy, co ona sobą oferuje, to gracz totalurowy postawi trzy królestwa. No myślę, że spokojnie w top 5, w top 3 najlepszych gier serii. Dalej mamy też nowe opcje dyplomatyczne, z których możemy wówczas korzystać. Następnie otrzymujemy bonus do zadowolenia, jaki sprawia, że nasi generowie mniej się buntują, bo jak już jesteśmy wiadomo księstwem, no to możemy chociażby mianować naszych urzędników, na inne, na naszy, naszych generałów, na inne, czy też ogólnie postacie, urzędy, przez co też czują się bardziej docenieni i się nie do końca buntują. No i jeszcze, zobaczcie, w momencie awansu, bo teraz mam już ten moment, kiedy staję się jednym z trzech samozwańczych cesarzy, prawda? No to mam taki element, że przydzielam punkty prestiżu, przez co dostaję możliwości, na przykład szpiegów. Mogę mieć szpiegów, mogę zwiększyć limit armii i też pod koniec Zmniejszyć koszt utrzymania wszystkich jednostek, co jest tak dla mnie absolutnie obowiązkowe. Mogę zwiększyć limit szpiegów, no i tą mechanikę bardzo rozbudować. Mogę zwiększyć ilość umów handlowych, no i zwiększyć bonusy, zwiększyć wpływy, czyli dochody, które otrzymuję na wskutek właśnie taryf. Dodatkowo bonusy do administratorów, no i bonusy do e, zadań. Świetna, świetna e, rzecz. Wiadomo, jak chcemy kampanię wygrać oficjalnie, odnosząc zwycięstwo, no to musimy stać się cesarzem i pokonać naszych e, dwóch oponentów, dlatego no, jest to. Delikatnie mówiąc fabularne, ale bardzo ciekawe i bardzo sprzyjające. No to co, dalej lecimy na miejsce drugie, jakie jest powiązane z systemem awansowania naszej frakcji a mowa tutaj o naszym dworze o dworze naszej frakcji o generalnie polityce wewnętrznej. Tutaj ona faktycznie istnieje, nie opiera się jedynie na tym, że buntuje nam się postacie i mamy z tego powodu różne debafy. Nie, nie, tutaj mamy przeróżne urzędy, jakimi możemy mianować postacie w naszym rządzie, no i też, wiadomo, zatrudniać nowych kandydatów. To jest o tyle fajnie powiązane, że będąc szlachcicem i markizem nie mamy prawie w ogóle opcji w dworze. Możemy jedynie wyznaczyć administratora, o ile nasza technologia i różne czynniki, takie jak na przykład przydzielenie perków nam na to pozwalają, no i najczęściej no tyle. Później pojawiają nam się jacyś tam inspektorzy, następnie mamy może i ministrów, później jakieś jeszcze inne rangi. Zobaczcie, to tutaj tak wygląda dwór, gdy jesteśmy księstwem. Zaraz wam pokażę, jak wygląda. W momencie stania się cesarstwem. No to wtedy jest naprawdę potężne, dlatego teraz na e, tak losowo rozdam te rzeczy, skipnę kacsenkę i. No patrzcie teraz, ludziska, no patrzcie teraz! Ha! What the fuck! Mamy administratorów, mamy inspektorów, mamy ministrów, i to przeróżnych. Każda z tych opcji jest dodatkowo opisana i to bardzo fajnie. Pokazuje, zobaczcie, ile zarabia. No, świetna rzecz: minister wozów, minister zarządca, minister finansów, minister rodu cesarskiego. Nad nimi jest najwyższe dowódca, jest ekscelencja robót publicznych, jest ekscelencja masy. Mamy najwyższego doradcę, mamy dziedzica frakcji, czyli postać, która obejmie władzę, gdy nasz wspaniały w tym przypadku Gong Zunzan, polegnie. No, super rzecz. No i i za przypisanie zobaczcie. Urzędu dostajemy no, bardzo ciekawe buffy. Tutaj, mianując ministra straży, dostajemy plus 5 do uzupełnienia garnizonów, no i, no i tyle. Załóżmy, jak mianujemy kogoś, dajmy na to ministrem pałacu cesarskiego, to są tutaj inne rzeczy. Do tego ważne jest, żeby mianować dobrą postać, bo no, jedna mają predyspozycje do innych rzeczy. Na przykład, ten koleś zwiększa produkcję żywności, jeśli jest premierem, dziedzicem albo też przywódcą frakcji. Najczęściej te opcje. Tylko właśnie dla premierów, dziedziców i, 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 i przywódców, no są trochę useless, bo no, w, z reguły mamy no, tylko prawda, po, po jednym z tych, tych no, no najczęściej to się jedynie przydaje, gdy chcemy tego gościa jako premiera wyznaczyć, bo dziedzicem może być jedynie ktoś z naszego rodu, no a wiadomo, przywódcą jest przy, przywódca, który z reguły nam nie zginie, jeśli wyłączyliśmy umieranie. To chyba w komputer nie można nam odebrać życia tego pana dalej. Poza tym, że ich mianujemy, też warto zadbać, żeby był ład i skład w szeregach członków tego rządu. Bo zobaczcie, tu pokazuje nam, czy postacie darzą się sympatią. Jeśli się nie darzą, no to mogą z tego powodu mieć, zobaczcie, mniejsze zadowolenie. No i to jest bardzo, bardzo ciekawe też. Jeśli lubią się z innymi, no to z kolei mają bonusy. No i bonusy do właśnie zadowolenia. Bardzo fajne. No, możemy na spokojnie godzinę na to poświęcić, analizując na spokojnie, gdy chcemy pograć w stylu roleplaya, to faktycznie można się wczuć. Daje to szereg ogromnych możliwości. Naprawdę jestem wielkim, wielkim fanem. A teraz przejdźmy do, no, Kolejnej najlepszej mechaniki to tołoże trzy królestwa. A jest nią drodzy Państwo system szpiegów, siatki szpiegowskiej. Przypominam kolejność, jaką zastosowałem w tej topiące, jest całkowicie losowa. No i dodam, że totalnie losowo wpadłem na tą opcję wcześniej, nie znałem tej mechaniki, ale gdy przygotowywałem się do tego odcinka, no to wiadomo, wszystkie opcje, wszystkie zakładki analizowałem. No i z reguły w kampaniach w ogóle tych szpiegów nie miałem blokowanych, bo to można odblokować w technologii albo też przy awansowaniu, jak mamy te. Punktciki do rozdania. W każdym razie tutaj nie ma. Agentów szpiegów w postaci fizycznej, postaci, że możemy nim sterować i odkrywać mapę nieprzyjaciela, tak jak to wygląda w innych totalów. Tutaj szpiedzy są trochę inni, dużo bardziej rozbudowani. Zobaczcie, teraz mamy obecnie dwóch dostępnych, no i ten jeden już jest zatrudniony w szeregach wroga, bo mamy wybór, czy chcemy mianować. Generalnie, jak w ogóle mianuje się szpiega? Ja Wam zaraz to pokażę, tylko najpierw omówię, co możemy robić, a później Wam pokażę, jak to wygląda, gdy chcemy zwerbować. No to tak. Jeśli tym szpiegiem jest dowódca, a właśnie on jest dowódcą, no to możemy skorzystać z no, dwóch rzeczy. Po pierwsze, działanie dworzą, bo wiadomo, jest też dworzaninem analogicznie. No i to jest mnóstwo rzeczy. Możemy utrzymać lojalność, wzmocnić handel, przeszkadzać, wycofać szpiega, stworzyć tajną siatkę szpiegowską, ubiegać się o stanowisko, które obecnie on piastuje, więc tego zrobić nie mogę. Możemy skompromitować frakcję, tą postać. Jak właśnie z generałem, to mamy takie opcje. No, zarąbista sprawa. Serio, na multi, no ta jest autentycznie rewelacyjne. I też jak chcemy grać roleplayowo, no to korzystanie z tego jest super. Zakładając, że jest on administratorem, zarządcą komanderii, no to ma takie możliwości. Natomiast, gdy jest członkiem rodziny, to wtedy opcje są serio świetne. Możemy nawet zabić przy frak przy przywódcę frakcji, tudzież wywołać wojnę domową. No po prostu no nieziemskie. No i tak. On obecnie, ludziska, jest dowódcą armii. I teraz co możemy z tego zrobić? Możemy zrobić podgląd, na tego oto pana, i to jest, zobaczcie, ten oto ziomeczek pokazuje nam oczko, że to jest nasz szpieg Widzimy szczegółowo, ile komputer za tą armię płaci, widzimy, jaki ma ruch, ile ma żołnierzy, wszystkie statystyki i tak dalej. No, super rzecz. I co jeszcze, co ważne, jak bo to patrzcie, ten ziomek jest śpiegiem, którego dopiero co zatrudniłem, i on nie jest powiedzmy. On w tej frakcji nie był żadnym urzędnikiem, nie, nie miał żadnej roli, dlatego nie ma żadnych opcji. Ten z kolei od razu był dowódcą, bo tam zaraz wam pokażę dokładnie jak, ale to jest zdrajca, którego zatrudniłem. No i jako, że jest dowódcą, to mamy też możliwość podejrzenia na wszystkie szczegóły frakcji, ich bonusy ogólne, dochody, ilość żywności, prowincji. No to, to, to wszystko, po prostu wszystko ludziska, postacie, gdzie one się znajdują, widzimy wszystkie komanderie i to, jakie specjalne osady są wewnątrz nich, czyli to miasto ma dostęp do Portu Rybackiego i Trataku oraz widzimy wszystkie armie, ich zasięg ruchu i to, gdzie są. Więc teraz tak, nie będę robił tych rzeczy, bo on po prostu działa tak, jak widzicie. Weźmy sobie go, wycofajmy, czyli coś takiego i Wam pokażę, jak się werbuje. To są kandydaci, zdaje się, z naszej frakcji, których możemy wysłać na przeszpiegi do tych frakcji podanych po prawej stronie albo możemy skorzystać z potencjalnych zdrajców, czyli załóżmy, ten ziomeczek pochodzi z frakcji dongmina i on jest już no powiedzmy czy to nam pokazuje jaki piastuje urząd nie pokazuje ale zgaduje że... I jest jakimś dowódcą, no to go wystawmy, Ludziska. No i on sprawuje urząd, jest zarządcą komandery, czyli wówczas możemy skorzystać z tego. Jednak, żeby móc z tego korzystać, potrzebujemy mieć, zobaczcie, punkty tajnej siatki, no i punkty przy, przykrywki. No to sobie, załóżmy teraz, zrobię tajną siatkę szpiegowską, dzięki czemu mamy później fajne możliwości, i nam się odlokowują. Zobaczcie, te, te opcje, no i też dostajemy za tom za, za, za stworzenie siatki śpiegowskiej, co kosztuje punkty przy, przykrywki, zdobywamy punkty tajnej siatki, jakie są wymagane do wielu z tych opcji. No serio, wow, naprawdę odkryłem to dzisiaj, tą mechanikę i w naszej, w mojej serii, którą póki co prowadzę, do tak, i was serdecznie zapraszam, dam wam link do playlisty, gram sobie Liu no to zamierzam czym prędzej z tego skorzystać i no grać pod śpiegów, bo jest to po prostu zarąbiste. No i to byłoby na tyle z dzisiejszej to piątki Piszcie o co wam się podobało, jakie wy byście rozwiązania w tym tutorialu, że śmiało zakwalifikowali do najlepszych pięciu. Według mnie te, które podam są zdecydowanie jak najbardziej rzetelne. Pamiętajcie, że niektóre z tych mechanik się różnią zależnie od tego, czy gramy Chińczykami, bo tu wam pokazuję na przykładzie Chińczyków, którymi raczej gra większość, bo są oni według mnie najciekawsi, ale też plemiona Nanman mają nieco inne systemy oraz żółte turbany, w przypadku żółtych turbanów też to wygląda trochę trochę inaczej. No to co? Jak się podobało? Zachęcam do lajkowania, komentowania i subskrybowania kanału. Wpadnijcie na facea, wpadnijcie na Discord, macie linki w opisie. Trzymajcie się na razie. Hej, hej, hej.